Cześć, z tej strony Kasia Baranowska. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Dziennika Budowy Firmy według Fox Strategy. Dzisiaj z ogromną przyjemnością przedstawię Wam kilka pomysłów na to, w jaki sposób możemy w zasadzie bezkosztowo wesprzeć naszą kampanię SEO. No to co, ruszamy. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Dawid. Cześć. Z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Dzisiejszy podcast miał mieć tytuł 5 pomysłów na wsparcie kampanii SEO nie tylko w trudnych czasach. Cały czas myślę o tym, że rzeczywistość i jakby okoliczności nam nie sprzyjają. Nagrywam dzisiaj dla Was ten odcinek, siedząc w domu, w domowej kwarantannie, więc jakby stąd pomysł i stąd chciałam opowiedzieć Wam dzisiaj o tych niecodziennych i trudnych okolicznościach, ale stwierdziłam, że nie, że jakby warto sobie stawiać pewne wyzwania i skupiać się na tym, co pozytywnego wokół nas się dzieje i starać się szukać rzeczy, które będą nas motywowały do tego, żeby działać. Więc dzisiaj skupmy się na poszukiwaniu tych pomysłów, które jeszcze wzmocnią naszą kampanię SEO. Będą to podpowiedzi nie tylko na gorsze czasy. Chodzi mi o to, że będą to też pomysły do wykorzystania dokładnie w tym momencie, kiedy stwierdzimy, że mamy chwilę, żeby nad naszą stroną troszeczkę posiedzieć, żeby trochę pogrzebać. Są też takie momenty, kiedy brakuje nam inspiracji, kiedy jakby nie do końca wiemy, w którą stronę powinniśmy pójść. I wtedy warto wrócić do tak zwanego początku, czyli do podstaw. I jeszcze raz krok po kroku uważniej przyjrzeć się tym elementom, które mogły nam umknąć, albo tym, których nie udało nam się jeszcze w pełni wykorzystać. I właśnie o tym opowiem Wam dzisiaj trochę więcej. W ostatnim czasie, jakby mam tutaj na myśli nie tylko ten okres pandemii, ale jakby jeszcze trochę wcześniej, możemy coraz częściej zauważyć takie nastawienie na to, żeby wykorzystać maksimum już posiadanych zasobów. Czyli jakby skupiamy się na porządkowaniu, na optymalizacji, na takim stopniowym udoskonalaniu wielu procesów, tego, co jakby już mamy. Można powiedzieć, że pojawia się tutaj pojęcie tak zwanego marketingu bezodpadowego. No wiem, jak to brzmi. Natomiast cały czas można powiedzieć, że pozostajemy tutaj w duchu takiej filozofii zero waste, czyli nie marnujemy, nie wyrzucamy, nie generujemy śmieci, tylko staramy się przetwarzać, recyklingować, ponownie wykorzystywać wszystko to, co już mamy. I tutaj wiele kampanii promocyjnych ma znamiona właśnie takiego maksymalnego wykorzystania tego, co już posiadamy. I wiele kampanii SEO również o ten element się opiera, więc moim zdaniem jak najbardziej będzie miał on rację bytu. Ten trend i filozofia zero waste oczywiście odnosiła się początkowo do takiej dbałości o środowisko, o ograniczenie śmiecenia, a jakby też wzrost świadomości związanej z planowaniem, takim uważnym kupowaniem i skupianiem się na tym, co już mamy. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku SEO ta koncepcja zero waste również jak najbardziej może się sprawdzić, bo dlaczego dzisiaj nie wykorzystać tego, co już mamy, nie starać się naprawić tego, co już mamy, ponownie użyć i przyjrzeć się wykorzystaniu tego, nad czym do tej pory tak naprawdę pracowaliśmy. Okej, no to zacznijmy od rzeczy najprostszych i od tych, na które mamy największy wpływ. Czyli w tym wypadku będą to te działania, które koncentrują się stricte w obrębie naszej witryny. I ja dzisiaj na start proponuję zacząć od analityki. Jasne, wiem, że dla niektórych brzmi to jak ogromne wyzwanie, ale jakby absolutnie tej analityki nie należy się bać. I tutaj na start, na pierwszy ogień, warto wziąć sobie raporty z narzędzia Google Search Console. Kiedy już się zalogujemy do tego narzędzia i przejrzymy sobie najważniejsze raporty, to może się okazać, że znajdziemy tam całkiem sporo informacji na temat elementów wymagających poprawy. Mam tutaj na myśli to, że pewnie w raportach napotkamy na przykład na błędy dotyczące tak ważnych elementów, jak na przykład czas ładowania strony, ich wydajność, czy na przykład będziemy mogli znaleźć informacje związane z tym, jak nasza witryna wyświetla się na urządzeniach mobilnych. I to będzie pierwsza wskazówka, która można powiedzieć wyznaczy nam kolejność działań. I w drugim kroku będziemy mogli przyjrzeć się na przykład adresom, które generują rozmaite błędy, na przykład 404, czyli
Chodzi o podstrony, które z jakichś przyczyn przestały działać, nie zostały odnalezione. Możemy też sprawdzić, czy istnieje jakaś pula podstron, która generuje nam tak zwane błędy 500. I kolejne, tak? Chodzi tutaj o to, że są to błędy związane z działaniem naszego serwera. No i teraz występowanie tego typu nieprawidłowości jakby nie tylko będzie utrudniało użytkownikom, pamiętajmy, że użytkownicy to nasi potencjalni klienci, czyli to nie tylko będzie utrudniało im korzystanie i przeglądanie jakby poszczególnych podstron, ale to również będzie obniżało ogólną ocenę naszej witryny, no i wpływało na jej pozycję w rankingu. I teraz uporządkowanie tej kwestii jakby raz, że pozwoli wyeliminować błędy, dwa, że jest bardzo duża szansa na to, że poprawi to w ogóle nawigację, zwiększy komfort przeglądania strony, no i pozwoli nam też zaoszczędzić tak zwany crawl budget, czyli zasoby potrzebne na indeksowanie podstron, bo nie będą one marnowane na to, żeby indeksowane były adresy jakby kompletnie bez sensu, tak? Bądź ta moc nie będzie marnowana na to, żeby robot Google'a przekopywał się przez kolejne błędnie działające podstrony, bądź czekał, aż nasz serwer wreszcie odpowie. I teraz idąc dalej tym tropem, jeśli uda nam się zidentyfikować podstrony, które z jakichś względów przestały działać, zostały wyłączone, usunięte gdzieś w ferworze walki i są nam już kompletnie niepotrzebne, to warto dla takich adresów stworzyć tak zwaną tablicę przekierowań. Jakby nie jest to niczym trudnym, ani nie jest to niczym, co mogłoby wymagać zaangażowania ogromnych zasobów, czasu, środków i ludzi. Chodzi tutaj tak naprawdę o to, żeby sparować ze sobą adresy, które jakby przestały już działać, z adresami, które cały czas funkcjonują w obrębie naszej witryny i są tematycznie zbliżone do tych, które usuwamy. Jeśli z jakichś względów znikają na przykład podstrony produktowe w naszym sklepie, bo asortyment się wyprzedaje i tak dalej, to warto starać się dla takich podstron ustawić przekierowania na przykład na kategorie wyższego rzędu, bądź na produkty bardzo podobne do tych, które zostały usunięte, bo istnieje bardzo duża szansa na to, że potencjalny klient, który gdzieś na przykład po takim starym linku umieszczonym w sieci trafi do naszego sklepu, no, przejdzie do aktualnej oferty, będzie mógł zobaczyć te produkty, które faktycznie tu i teraz mamy mu do zaoferowania. Co więcej, jeśli wykonamy przekierowania 301, to jest bardzo duża szansa na to, że uda nam się też przenieść tak zwaną moc pod kątem SEO, czyli jeśli adresy, które znikają, były wcześniej przez nas gdzieś linkowane, wzmacniane i tak dalej, one również rankowały, miały swoją widoczność i ściągały ruch, no to z powodzeniem dzięki zastosowaniu przekierowań możemy tę moc przenieść na nowe adresy, na ich nowe odpowiedniki. Więc jakby to jest pierwszy element, nad którym powinniśmy się też chwilę dłużej zatrzymać i pochylić. I teraz skoro jakby jeszcze diagnozujemy sobie różne błędy w obrębie naszej witryny, to tutaj też warto wziąć sobie na warsztat architekturę informacji na stronie i przyjrzeć się temu, jak wyglądają ścieżki dotarcia do poszczególnych typów podstron w obrębie jakby całej naszej struktury. Czyli powinniśmy sprawdzić, czy wszystkie podstrony są ze sobą właściwie jakby logicznie, sensownie powiązane. Na przykład poprzez linki wewnętrzne. Czy jakby nazwy tych linków są trafne, poprawne, czy one jakby sugerują to, dokąd dana strona odsyła, albo co na tej podstronie, którą dostaniemy po kliknięciu w link, no, będzie się znajdowało. Chodzi o to, że to też jakby buduje zaufanie i to też jakby ułatwia tą nawigację, tak? Więc też niech to będzie kolejny punkt na naszej liście. I tutaj w kontekście porządkowania i wykorzystywania tego, co już mamy, jeszcze jedna wskazówka, jeszcze jeden taki protip. Czyli jeśli nasza witryna funkcjonuje w sieci już od dosyć dawna i wiemy o tym, że gdzieś tam po drodze trochę zmieniała się struktura, zmienił się na przykład układ menu, zmienił się sposób generowania adresów URL i tak dalej, to jakby wróćmy do tej archiwalnej struktury, sprawdźmy, jak to kiedyś funkcjonowało, jak to wszystko działało i zastanówmy się, czy możemy jeszcze coś więcej wycisnąć jakby z tej starej struktury. Mam tutaj na myśli to, że przy użyciu takiego narzędzia jak na przykład Archive.org, które gromadzi i archiwizuje, oczywiście z różną częstotliwością, kopie poszczególnych podstron, możemy sprawdzić,
jak ta nasza struktura wyglądała w przeszłości. I możemy jakby tą starą strukturę jeszcze sobie przeklikać. I chodzi tutaj mi o to, żeby sprawdzić jakby po pierwsze, czy wszystkie stare adresy zostały poprawnie przekierowane, a dwa, żeby zastanowić się, czy przypadkiem gdzieś po drodze nie zgubiliśmy na przykład jakichś wartościowych treści, tak, które gdzieś pominęliśmy przy okazji przechodzenia na nowy layout, nową strukturę. Może się okazać, że gdzieś tam w naszej koncepcji te treści nie do końca znalazły swoje miejsce, a one na przykład były jednak wartościowe, potrafiły generować ruch i tak dalej. Więc sprawdźmy, czy może uda nam się jeszcze powrócić i jakąś starą treść, stary content jak najbardziej wykorzystać. I tutaj pozostając jeszcze jakby w temacie contentu, elementem, który też jak najbardziej powinniśmy sobie do tej naszej listy dopisać, to przejrzenie starych treści poradnikowych. Jeśli mamy jakiś taki blog, czy mamy na przykład jakąś bazę wiedzy, jakiś dział, gdzie zamieszczamy różnego rodzaju wskazówki, porady, informacje i tak dalej, to może to też jest moment, kiedy warto tam zajrzeć i część tych materiałów odkurzyć. Jakby, no, informacje też się starzeją, tak? No, mamy postęp, świat idzie do przodu, więc treści poradnikowe, które znalazły się na naszej stronie jeszcze na przykład, nie wiem, 2-3 lata temu, może się okazać, że one już, no, są mocno nieaktualne. Albo wręcz przeciwnie, nadal mają rację bytu, tylko warto je wzbogacić o jakieś dodatkowe informacje, jakieś dodatkowe wskazówki. I może to jest ten moment, kiedy też warto się nad tymi treściami ponownie pochylić, bo skoro wygenerowaliśmy już bardzo dużo wartościowego, aktualnego kontentu, to warto go jeszcze lekko podrasować, właśnie po to, żeby on miał jeszcze większą szansę na to, żeby jednak dla nas ten ruch na stronę ściągać. Ok, to teraz na chwilę wróćmy albo przejdźmy do wyników wyszukiwania Google'a i tam zatrzymamy się na chwilę. Mam tutaj na myśli to, że no, dla nikogo nie jest tajemnicą, że wielu użytkowników pierwszy kontakt z danym sklepem, daną stroną ofertową i tak dalej zaczyna od tego, że wyszukuje jakieś informacje w Google, no i na bazie tych wyników, które są prezentowane, decyduje o tym, czy przejść na daną witrynę, czy nie. Decyduje również o tym, w który spośród zaprezentowanych wyników kliknąć. Oczywiście największe szanse na kliknięcie ma ten, który znajduje się najwyżej, ale musimy też pamiętać o tym, że mamy wpływ przecież na te informacje, które prezentowane są na temat naszej witryny. Tutaj jak najbardziej mamy również pole do popisu i możemy skupić się na tych elementach, które przyciągają uwagę potencjalnego klienta, które przyciągają uwagę naszego użytkownika. No bo wygląd tego naszego wyniku no, możemy definiować za pośrednictwem metadanych, czyli na przykład title, na przykład za pomocą description, ale jakby znaczenie ma też na przykład konstrukcja naszego adresu URL czy użycie danych strukturalnych. Czyli z jednej strony mamy pozycję w rankingu, ale z drugiej strony mamy też pulę tych dodatkowych informacji, no, na które mamy bezpośredni wpływ. No i teraz jakby pytanie, no, które musimy sobie sami zadać, to kiedy ostatnim razem siadaliśmy do tego, żeby sprawdzić, jak te dane faktycznie prezentują się w wynikach wyszukiwania, kiedy ostatnim razem siadaliśmy do optymalizacji tych elementów? No, sama muszę przyznać, że często zdarza mi się po prostu śledzić pozycje w wynikach, tak? Czyli logować się do narzędzi, zaglądać na którym miejscu witryna, którą się opiekuje, wyświetla się dzisiaj dla poszczególnych zapytań. Jakby to jest jeden z wyznaczników, które gdzieś tam no, bierzemy pod uwagę. Natomiast oczywiście w dalszej kolejności skupiamy się na ruchu, skupiamy się na konwersji. No i właśnie wracamy do tego elementu, który okazuje się najważniejszy, no bo na konwersję ma wpływ też to, co my temu naszemu potencjalnemu klientowi w wynikach wyszukiwania pokazujemy, jak wypadamy na tle konkurencji. No i tutaj dotykamy ważnego tematu, jakim jest optymalizacja tak zwanych CTR-ów. Temu tematowi też już sporo uwagi poświęciła Ewelina Podres w swoich ostatnich prezentacjach i wystąpieniach. Ja na stronie zostawiam Wam linki do tych materiałów, tak żebyście mogli się z nimi zapoznać, bo jest tam no, sporo też ciekawych protipów takich do wdrożenia w zasadzie na już. A ja dzisiaj po prostu chciałabym Wam zajawić ten temat i w zasadzie przypomnieć o tym, że ten element jak najbardziej warto śledzić, warto optymalizować. Tutaj również z pomocą mogą przyjść nam narzędzia dla webmasterów, czyli Google Search Console.
i za pośrednictwem tego narzędzia jak najbardziej możemy zmiany w tym współczynniku kliknięć, śledzić, sprawdzać, jak to się zachowuje po naszej optymalizacji, albo jak te współczynniki wyglądają przed optymalizacją i jak wyglądają po wprowadzeniu zmian, i sprawdzać, czy w ogóle idziemy w dobrym kierunku. Tutaj tylko wspomnę o tym, że do zmian w tagu title podchodzimy dość ostrożnie. Mam tutaj na myśli to, że warto jakby analizować ten temat i sprawdzać, jak nawet drobne zmiany w tym elemencie wpłyną na pozycję, na kliknięcia, dlatego że elementy, które mieliśmy już dość dobrze zoptymalizowane, takimi już powinny pozostać. Mam tutaj na myśli to, że czasami lepsze jest wrogiem dobrego i niechcący możemy wpłynąć na to, że pojawią nam się wahania w wynikach wyszukiwania, tak, dla poszczególnych słów kluczowych, właśnie na skutek tego, że będziemy wprowadzać drastyczne zmiany w metatagu title, więc tutaj jakby ostrożnie. Natomiast mamy trochę większe pole do popisu, jeśli chodzi o description, i możemy również jakby rozważyć, jakie dane strukturalne w przypadku naszego biznesu, naszej witryny warto wprowadzić. Tutaj też nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że warto skupić się na analizie konkurencji i zobaczyć, co u naszych konkurentów się wyświetla, jak my wypadamy na tle innych witryn w wynikach wyszukiwania, bo tak jak wspomniałam, czasem nawet nieco wyższa pozycja nie gwarantuje tak dużego ruchu, jak skonstruowanie tych wszystkich informacji w taki sposób, żeby były one atrakcyjne wizualnie, żeby zachęcały do przejścia na stronę. No dobrze, to skoro zostajemy jeszcze w duchu Zero Waste i jesteśmy na etapie porządkowania, to wspomniałam już o tym, że warto cyklicznie powracać do artykułów i warto sprawdzać, jak się ma nasz content. Natomiast warto też pamiętać o tym, że oprócz jakby bloga i sekcji poradnikowych mamy też oczywiście opisy naszych usług, mamy też sekcje pod tytułem aktualności, o nas i tak dalej. I tam też często zdarza się, że ostatnie wpisy datowane są na przykład na 2016 rok. Jakby nagrody, certyfikaty i tego typu rzeczy, które datowane są na kilka lat wstecz. Pytanie, czy one wciąż jakby budują pozytywnie nasz wizerunek i czy one budują zaufanie w oczach potencjalnych klientów. Z jednej strony to trzeba uważać na to, żebyśmy nie wystawili sami sobie takiej laurki, która będzie sprawiała wrażenie, że zatrzymaliśmy się gdzieś w czasie, tak, że nie jesteśmy na bieżąco. Że z jednej strony chcielibyśmy być postrzegani jako ktoś, kto trzyma rękę na pulsie, kto śledzi aktualne trendy, a z drugiej strony prezentujemy na stronie maksymalnie stare informacje, tak? Oczywiście główny profil naszej działalności nie musi się zmieniać, natomiast pokażmy, że jakby idziemy jednak z duchem czasu. Plus, jeśli też ograniczamy się we wpisach blogowych bądź aktualnościach tylko do informacji o tym, że zmieniły się godziny otwarcia biura albo prezentujemy tam życzenia świąteczne dla naszych klientów i partnerów, to powiedzmy sobie szczerze, to też naszego wizerunku jako eksperta na pewno nie buduje. Jeśli mówimy sobie już o recyklingu treści, to tutaj też warto pamiętać o tym, żeby wziąć sobie na warsztat różnego rodzaju materiały i zawartość podstron, które też przestały już spełniać swoją funkcję, tak, które jakby obecnie są niepotrzebne. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju landingi, które były tworzone przy okazji różnego rodzaju akcji promocyjnych, sprzedażowych i tak dalej, albo były poświęcone jakby jednorazowym wydarzeniom, które już miały miejsce, nie powrócą i tak dalej. Nie ma sensu trzymać tego wszystkiego w obrębie naszej witryny, nie ma sensu, żeby Google marnowało zasoby na indeksowanie i na powracanie do tego typu treści. I tutaj również warto rozważyć wykonanie tych przekierowań 301, o których też wspominałam wcześniej, albo ewentualnie zastanowić się, czy część tych treści, które kiedyś tam były prezentowane, wciąż może mieć rację bytu. Możemy je wykorzystać na przykład do opisywania przyszłych akcji marketingowych, tak? Jeśli mamy w swoim kalendarzu akcje, święta, wydarzenia, które co roku powracają,
to może niekoniecznie powinniśmy co roku stawiać nowy landing page pod tytułem Black Week 2019-2020-2021 itd. Tylko po prostu taką podstronę odpowiednio wcześniej przygotować, zoptymalizować i korzystać z tego, co prezentowaliśmy, co proponowaliśmy wcześniej. Tak? To samo tyczy się opisów produktów, które już usuwamy, a które mają swoje nowe odpowiedniki itd. Dobrym pomysłem może być też stworzenie tak zwanego archiwum i przenoszenie tam materiałów czy właśnie kart produktów, które wciąż mogą być wyszukiwane, a które na przykład są już wycofane z naszej oferty. Tak? A jeśli potrzebujecie inspiracji w tym zakresie, to zachęcam, żeby zajrzeć na stronę cyfrowe.pl/archiwum.php i tam możecie zobaczyć, jak wygląda budowa jakby całego takiego katalogu, całego takiego folderu, w którym mogą być przechowywane podstrony archiwalnych produktów, oczywiście wraz z informacjami, z linkami, które będą odsyłały do aktualnych wersji. No dobrze, powiedzieliśmy sobie już dużo na temat optymalizacji samej strony internetowej, powiedzieliśmy sobie o wyglądzie w wynikach wyszukiwania. No to teraz pora na jeszcze jeden element, który oczywiście warunkuje nam widoczność i miejsce w wynikach wyszukiwania, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy. Chodzi oczywiście o linki prowadzące do strony. I teraz w kontekście link buildingu zastanówmy się, jak zyskać jeszcze więcej, bazując na tym, co już mamy. I teraz ja zachęcam do tego, żeby przeanalizować, jakie materiały tworzymy na potrzeby promocji jakby w ogóle. Chodzi mi tutaj o to, że jeśli prowadzimy działania w obszarze public relations, czy publikujemy jakiekolwiek materiały, które mają charakter edukacyjny i są przeznaczone na przykład dla klientów, to tutaj warto zastanowić się nad tym i warto opracować sobie konkretną strategię w taki sposób, żeby mieć z tego elementu podwójną korzyść. Czyli jakby po pierwsze, oczywiście nadal promujemy te materiały, budujemy swój wizerunek, edukujemy klientów w branży itd., ale równocześnie możemy się zastanowić, czy we wszystkich tych materiałach odpowiednio umieszczamy na przykład linki, które odsyłają do naszej witryny, też do treści, które są dostępne w formie online itd., itd. Pytanie, czy na przykład umieszczamy linki w materiałach, które przekazujemy naszym partnerom, tak? Gdzieś w materiałach reklamowych, informacyjnych, które wysyłamy na przykład do redakcji przy okazji jakby wysyłania informacji prasowych. Jeśli kiedykolwiek tworzyliśmy różnego rodzaju e-booki, czy materiały PDF, katalogi itd., to są również znakomite miejsca, w których można umieszczać linki prowadzące do naszej witryny. No i dokładnie tak samo ma się historia, jeśli chodzi o wpisy, które umieszczamy na przykład na blogach zaprzyjaźnionych specjalistów, tak? Różnego rodzaju wpisy blogowe. Jeśli też występujemy jako ekspert, jako specjalista w danej dziedzinie i wypowiadamy się w artykułach i tak dalej, to również warto zadbać o to, żeby w takich materiałach pojawił się link zwrotny, czy to do strony głównej naszej witryny, czy to do sekcji poradnikowej, czy wręcz jakby do konkretnej podstrony, gdzie omawiamy już dane zagadnienie, o którym też opowiadamy szerzej, na przykład w artykule, w wywiadzie i tak dalej. Taką wskazówką, którą mogę jeszcze dzisiaj Wam zostawić, jest to, by przyjrzeć się również artykułom sponsorowanym, jeśli takie mamy, które opublikowaliśmy już w przeszłości, a które na przykład nadal generują dla nas ruch, realne przekliki i w których też umieszczone są linki. Chodzi tutaj o to, żeby rozważyć, czy te linki, które do tej pory były tam umieszczone, są jakby nadal aktualne, wartościowe i czy na przykład nie warto podjąć starań, żeby jeszcze jakiś dodatkowy odnośnik w takim artykule zostawić, tak? Bo chodzi o to, że jeśli on ma realną moc pod kątem SEO, to taki dodatkowy link z tego samego miejsca mógłby jeszcze dodatkowo wpłynąć na przykład na wartość SEO, na promocję jeszcze jakichś innych treści czy produktów w obrębie naszej witryny. Często też opcją o wiele tańszą będzie na przykład przeredagowanie danego tekstu i opublikowanie go jakby po korekcie, po zmianach, niż zakup zupełnie nowego, tak? Jeśli korzystamy tutaj z platform, które umożliwiają publikację artykułu bezpośrednio u wydawców,
to ta opcja jakby reedycji artykułu często wchodzi w grę. Zdarza się, że ona jest płatna, natomiast tak jak wspomniałam, te koszty czasami no, mogą się okazać jakby inwestycją wartą realizacji, jeśli zestawimy to sobie na przykład z kosztem zakupu nowego artykułu i oczekiwaniem na to, aż on zbuduje swój zasięg i przyniesie nam konkretne korzyści. Plus, tak jak wspomniałam, jeśli mamy artykuły gościnne gdzieś na blogach, byliśmy proszeni o to, żeby zabrać głos w jakiejś kwestii i na przykład wtedy nie postaraliśmy się o umieszczenie linków do naszej strony, to jeśli te wpisy znajdują się na stronach jakby no, zaprzyjaźnionych nam osób, konkretnych partnerów biznesowych i tak dalej, to może warto o takie linki jednak się postarać, poprosić i no, będą to kolejne wartościowe dla nas odnośniki no, w ramach jakby no, tych działań, które już tak naprawdę wykonaliśmy. Również jeśli mamy pozostać jakby w duchu Zero Waste, powinniśmy też sprawdzić, czy linki pozyskane w przeszłości jakby nadal spełniają swoją funkcję, nadal działają. Mam tutaj na myśli to, że jeśli w przeszłości pozyskaliśmy odnośniki, które prowadzą do jakichś podstron, które aktualnie no, już nie działają, tak? Bądź chcemy je likwidować, są już te podstrony nieatrakcyjne, niepotrzebne itd., to również rozważmy, tak jak wspominam na początku, wykonanie tych przekierowań 301, również po to, żeby tą archiwalną moc tych linków przenieść. Jeśli również zauważymy, że odnośniki dodane kiedyś w danych artykułach, w danych miejscach przestały już działać, bo na przykład zmieniło się coś, jeśli chodzi nie wiem, o skrypt, poprawność dodania tych odnośników i tak dalej, to również spróbujemy zrobić wszystko, aby te linki jakby poprawić, edytować, aby one dalej jakby mogły przenosić nam zarówno moc pod kątem SEO, jak i mogły no, przenosić realnych użytkowników, potencjalnych klientów na nasze podstrony. Tutaj na pewno z pomocą przyjdą nam narzędzia takie jak na przykład Ahrefs czy Majestic, które jakby pokażą nam takie niedziałające, niespełniające już swojej funkcji linki, które warto będzie edytować. I na koniec jeszcze jeden pomysł i jeszcze jedna rada. Chodzi tutaj o tak naprawdę maksymalne wykorzystanie naszej obecności w sieci. Mam tutaj na myśli to, że jeśli no, nasza marka poza komunikacją w obrębie naszej strony jest obecna w innych miejscach w sieci, mam na myśli na przykład na profilach w mediach społecznościowych, w materiałach publikowanych w obrębie YouTube'a, czasami to może być też obecność na przykład w serwisach partnerskich, na stronach eventów, tam gdzie jesteśmy partnerem, sponsorem i tak dalej, czy tam gdzie wypowiadamy się jako ekspert, bądź nasza marka jest w ten sposób promowana, to warto jakby szukać też okazji do tego, by no, w takich miejscach opowiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób działamy, czym się zajmujemy, co jest dla nas ważne, jak postępujemy i tam również umieszczać, czy próbować pozyskać odnośniki prowadzące do naszej witryny, do ważnych dla nas podstron działających w obrębie naszej strony internetowej. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład za jakiś czas, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, no, zamieścić wzmiankę o tym, co dzieje się u nas nowego, jakie konkursy czy akcje prowadzimy i tutaj odsyłać od razu do konkretnego landing page'a, czy do artykułu na blogu, który ostatnio został dodany i który na przykład jest szeroko komentowany. Jeśli co jakiś czas tworzymy jakieś materiały wideo, to warto też zadbać o tym, żeby one znalazły się na przykład na YouTubie i w opisie tego filmu został umieszczony odnośnik do naszej strony. Jeśli działamy również lokalnie, mamy na przykład jakieś biuro, oddział i tak dalej, jakikolwiek punkt, który można, że tak powiem, fizycznie odwiedzić, do którego można zapukać, którego potencjalni klienci mogą szukać, no to tutaj do naszej listy rzeczy to do. Dopiszmy sobie również sprawdzenie tego, jak wyglądamy w usłudze Google Moja Firma, czyli jakie osiągi ma nasza wizytówka w tej usłudze i również zastanówmy się, czy wykorzystujemy ją wyłącznie do celów informacyjnych, czy jednak no, moglibyśmy podrasować ten zbiór tak naprawdę danych teleadresowych w taki sposób, żeby no, był on bardziej zachęcający do tego, żeby zapoznać się z tym, co robimy, czym się zajmujemy i tak dalej. I również na tyle zoptymalizować ten element, żeby miał on szansę pojawiać się częściej i wyżej w wynikach wyszukiwania. Na początku dzisiejszego podcastu wspominałam o tym, że te pomysły
to tak naprawdę opcja na bezkosztowe wsparcie naszej kampanii SEO. No i faktycznie tak jest, bo wspominałam Wam głównie o tych elementach, które tak naprawdę już mamy, które już w pewnym sensie wykorzystujemy. Natomiast chodzi o to, by wykorzystać je maksymalnie efektywnie. Zwrócić uwagę na to, co jeszcze dodatkowego możemy zrobić i jakie jeszcze dodatkowe korzyści dla nas mogą popłynąć z wykorzystania tych środków, tych elementów, które już mamy, które już zainwestowaliśmy i z których teraz chcielibyśmy czerpać. Takie ponowne przedefiniowanie kampanii, redefiniowanie pozwoli ponownie nadać kierunek naszym działaniom i może się okazać, że będzie to jeszcze bardziej sensowne, efektywne i lepiej poukładane niż dotąd, co też oznacza, że będziemy mogli liczyć na to, że działania, które już do tej pory podjęliśmy, przyniosą nam dodatkowe korzyści i zmotywują nas do tego, żeby jeszcze raz wrócić do tematu, do zdefiniowania tych kierunków, które dotąd obraliśmy. Do usłyszenia już niedługo. Bardzo dziękuję za dzisiaj.